te osoby, które tutaj siedzą, oczywiście to, o czym będę mówić za chwilę, to nie jest opis każdej z tych osób, ale oni po prostu postanowili razem z nami uczestniczyć w pewnym wydarzeniu i chcę wam przeczytać teraz fragment z Księgi Sędziów z rozdziału drugiego. Księga Sędziów opisuje sytuację, kiedy naród izraelski po 40 latach znalazł się w końcu w Kanaanie, w ziemi obiecanej. I wiemy, że nie znaleźli się tam ci, którzy wyszli z Egiptu, tylko ich dzieci. A dlaczego? Dlatego, że zwiadowcy nie okazali Bogu zaufania. I kiedy otworzycie Księgę Sędziów, a bardzo łatwo ją znaleźć, najpierw pierwsze Księgi Mojżeszowe, 5, później Księga Jozłego, która opisuje wejście i zajęcie Kanaanu, a następnie Księga Sędziów. I w drugim rozdziale, od 7 wersetu, przeczytam wam fragment. Lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozłego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozłego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. Więc wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że tutaj mamy Jozłego, tutaj mamy starszych, chociaż powinno się tak przestawić, prawda? Możemy się tak zmienić, bardzo dobrze. Tutaj mamy troszeczkę starszych, nie takich starszych jak... A tutaj mamy następne pokolenie. I czego dowiadujemy się? Że jak długo żył Jozue, to wszyscy żyli zgodnie z tym, czego Jozue ich uczył. A czego dowiadujemy się o Jozue? Jozue jako młodzieniec, kiedy naród znajdował się na pustyni i został zbudowany przybytek, Jozue pozostawał w przybytku, nie oddalał się z tego przybytku, nawet wtedy, kiedy Mojżesz wychodził, żeby przekazywać wolę Pana Izraelitom. I możemy powiedzieć, że życie Jozłego, co też jest życzeniem dla ciebie, charakteryzowało się oddaniem Bogu. Życie Jozłego przez cały czas, koniec Księgi Jozłego jest taki. Wybierzcie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy ludom, którym służyli wasi ojcowie w Egipcie, czy bogom Amorytów, lecz ja i mój dom będziemy służyć Panu. I widzimy, Jozue jest wzorem człowieka, który był oddany Panu. I później w tym fragmencie przeczytaliśmy informacje o starszych i dzięki siostro, że wybrałaś to miejsce, bo jak długo żyli starsi, którzy widzieli wszystkie dzieła Pana, to przeczytaliśmy, że lud był posłuszny Bogu. Ale możemy zauważyć pewną rzecz właśnie w życiu starszych. I za chwilę przeczytam o tym w dalszej części tego rozdziału. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł, licząc 110 lat. Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa, a gdy również całe to pokolenie wymarło, nastało po nich inne pokolenie. Klaudia jest dla nas reprezentantem tego innego pokolenia. I co to jest za pokolenie? Czytamy tutaj, które nie znało Pana ani tego, co czynił dla Izraela. I możemy dzisiaj zastanowić się, jak to jest, że mamy wśród siebie bogobojnych ludzi, takich jak Jozue, którzy żyją z pełnym oddaniem dla Pana, mający współpracowników, bo widzimy grono starszych, którzy gdzieś
z niektórymi rzeczami chyba poszli na kompromis, skoro następne pokolenie, które było w tej ziemi, w ziemi obiecanej, dowiadujemy się, że nie znało Pana. I posłuchajcie, co Bóg czynił, kiedy właśnie to pokolenie ludzi, którzy otrzymali Kanaan, kiedy odeszło. Czytamy, że zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak, opuścili Pana, a służyli Baalowi, Asztartom. Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich łupili i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim, na ich nieszczęście, jak zapowiedział Pan i jak im przysiągł, i utrapił ich bardzo. Wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk łupieżców. Lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami i oddawali im pokłon. Rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana. Oni tak nie postępowali. Ilekroć zaś Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia, gdyż Pan litował się nad ich skargami na gnębicieli i ciemiężców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie, idąc za innymi bogami, aby im służyć, oddawać im pokłon, nie zaniechali żadnego ze swoich czynów i upadłych postępków. O czym cała Księga Sędziów nas uczy? Że pewne cykle w życiu tych ludzi powtarzały się. Odchodzili od Pana, wpadali w grzech. Kiedy Bóg karał ich, wówczas wołali do Boga, Bóg posyłał Wybawiciela, sędziego, i dopóki żył sędzia, żyli tak, jak sędzia ich uczył i strofował, a kiedy brakło sędziego, wracali do swoich grzechów. Czego uczymy się, patrząc na Księgę Sędziów, że Jozue był oddany Bogu w pełni. Starsi, gdzieś coś musiało wystąpić, że następne pokolenie nie znało Pana. I chciałbym dzisiaj zachęcić was, drodzy, to jest krótki wstęp w porównaniu z tym, jak długo będę przemawiać. Chciałbym was zachęcić do tego. Bardzo wam dziękuję. Zajmijcie miejsca swoje. Tam, gdzie będzie wam wygodnie, chyba że chcecie zostać tutaj przez całe nabożeństwo. Zabiorę te krzesła, żeby nie przeszkadzały wam w koncentracji. Ale każdy z nas może pomyśleć o tym, które z tych krzeseł obecnie reprezentuje twoje życie? Które krzesło reprezentuje moje życie? Czy jestem w pełni oddany Panu? A może są jakieś rzeczy, w których poszedłem na kompromis? I nie jestem tak oddany Bogu, jak na przykład byłem kiedyś. A może należę do pokolenia, które w ogóle nie zna Pana? W jaki sposób możemy zatroszczyć się o nas samych, o tych, którzy są z nami? Jak możemy zatroszczyć się o następne pokolenie? Na szczęście nie żyjemy w okresie sędziów. Chociaż Słowo Boże mówi, że przyjdzie taki moment, kiedy
kiedy każdy z nas stanie przed Trybunałem Chrystusa i każdy z nas odbierze zapłatę, powinniśmy dobrze to rozumieć, nagrodę za uczynki dokonane w ciele, dobre albo złe. Przyjdzie taki moment, kiedy staniemy przed Chrystusem i mam nadzieję, że każdy z nas usłyszy te słowa: sługo dobry i wierny. Bo to, co naprawdę najważniejsze w naszym życiu, to okazać wierność Bogu. I chciałbym dzisiaj zaproponować wam po tej krótkiej inscenizacji, specjalnie tego nie robiliśmy wczoraj, żeby wam dać smak tego, co przeżywaliśmy, kiedy patrzyliśmy przez pierwszą Księgę Mojżeszową, później drugą, następnie czwartą Księgę Mojżeszową, jak Bóg prowadził swój naród i jak w końcu wprowadził ich do ziemi, o której czytamy w liście do Hebrajczyków, że to nie była ta ziemia ich odpoczynku, bo oni nie odpoczęli tak, jak Bóg odpoczął po dziełach swoich. I dlatego autor listu do Hebrajczyków mówi, że jeszcze jest jeden wyznaczony dzień odpoczynku. Chciałbym zachęcić was do tego, żebyśmy popatrzyli do jednego z listów apostoła Pawła i zapewne bardzo dobrze znany wam, zapewne wielokrotnie czytaliście i chyba wielu z was mogłoby zacytować pierwsze dwa wersety z 12 rozdziału. Pamiętam, kiedy byłem młodym chłopakiem i jeździliśmy na młodzieżowe obozy, to śpiewaliśmy nawet te wersety jako pieśń. Przeczytam teraz 12 rozdział listu do Rzymian. Wersety od pierwszego. Zachęcam was, bracia, powołując się na miłosierdzie Boga, abyście oddali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, na dowód, że Mu służycie z pełnym przekonaniem. Nie podporządkowujcie się więc wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia, tak byście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Na pewno znacie dobrze te słowa. Kiedy patrzę na te słowa, to widzę wyraźnie, że tak jak dla nas, dla rodziców, największym pragnieniem jest to, żeby nasze dzieci doświadczyły tego, co najlepsze w życiu. I może niektórzy z was pamiętają ten ciężki okres, w którym żyliśmy. Może ktoś pamięta czas, kiedy nie było wystarczająco chleba, może inne potrzeby nie były zaspokojone, ale dla naszych dzieci chcemy, żeby zawsze miały pod dostatkiem wszystkiego, co jest potrzebne dla ich wzrostu, zarówno dla fizycznego wzrostu, pragniemy dla nich bezpieczeństwa, pragniemy dla nich najlepszych rzeczy. Nawet często popełniamy jako rodzice ten błąd, że myślimy, że skoro my nie mieliśmy, to nasze dzieci powinny to mieć. I wtedy będą szczęśliwe, posłuszne, dobre. A jaka tragedia, kiedy idą inną drogą. Tak samo dla Boga, pragnieniem dla Jego dzieci jest to, aby każdy z nas był bardziej i bardziej odblaskiem Jezusa Chrystusa. Żeby ktoś mógł widzieć w nas te same cechy, te same postawy, te same pragnienia. I dlatego chciałbym zachęcić was do tego, żebyście pomyśleli, jak być Kościołem według wzoru z listu do Rzymian z rozdziału 12. Jak być takimi dziećmi, które przynoszą Bogu radość. Jak postępować w taki sposób jak Jezus?
jak rozwijać się w tych relacjach i chcę zaproponować wam, ponieważ cały 12 rozdział jest dosyć długi, ale może rzucę kilka myśli dzisiaj i one pobudzą was do tego, żeby samemu czytać, a ja chciałbym przedstawić taki plan. Bo kiedy czytamy 12 rozdział, to dowiadujemy się, jakie mamy mieć odniesienie do Boga. W tym rozdziale apostoł Paweł też pisze, jakie ma być nasze odniesienie do świata, jakie mam mieć odniesienie do samego siebie. I też pokazuje, jakie mam mieć odniesienie do innych chrześcijan, do tych, którzy są w Bożej rodzinie. I w końcu to, co jest najtrudniejsze dla nas, jakie mieć odniesienie do tych, którzy nie uznają Boga, którzy żyją na bakier z zasadami, które Bóg postawił. A więc spróbujmy popatrzeć na to w taki sposób. I oczywiście dla pełnego kontekstu potrzebujemy popatrzeć od pierwszego rozdziału listu do Rzymian. Ale pewnie nikt z was nie pomyślał o tym, że mamy spędzić tutaj dzisiaj cały dzień, rozważając cały list apostoła Pawła do Rzymian, więc spróbuję w takim telegraficznym skrócie powiedzieć, że pierwsze trzy rozdziały mówią o tym, że każdy człowiek, który żyje na naszej planecie, ma pewien problem. I ten problem przez Boga jest nazwany jednym słowem – grzech. Każdy człowiek jest oddzielony od Boga. I następne rozdziały, czwarty i piąty, pokazują, że Bóg przygotował wspaniałe rozwiązanie tego problemu. Jezus, który jest przedstawiony w Bożym Słowie, prowadził doskonałe, bezgrzeszne życie i w końcu wziął na nas wszystkie nasze grzechy, kiedy umarł na krzyżu. Ktoś może powiedzieć, ale jak to było możliwe, żeby to uczynił, skoro mnie jeszcze wtedy nie było? W taki sam sposób, jak było to możliwe, że nasz pierwszy reprezentant, pierwszy Adam, dokonał wyboru, którego skutki i konsekwencje my dzisiaj ponosimy. I tak możemy powiedzieć, że pierwszy Adam był naszym reprezentantem w raju. I kiedy Bóg powiedział, nie wolno ci jeść z owoców tego drzewa, kiedy on to zrobił, to tak jakby każdy z nas zerwał ten owoc. Drugi Adam, Jezus Chrystus, okazał pełne posłuszeństwo Bogu i kiedy on powiedział, wykonało się, to znaczy, że kara i konsekwencje za wszystkie moje grzechy, również te, których jeszcze nie popełniłem, została przez niego poniesiona. I następne rozdziały, szósty, siódmy i ósmy, pokazują, jak można prowadzić życie, które rozpoczyna się od tego, usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. I apostoł Paweł opisuje różne niuanse tego życia, zarówno kiedy ktoś próbuje sam prowadzić je, jak i wtedy, kiedy poddaje się pod kierownictwo Ducha Świętego i pozwala, żeby Duch Święty w nim i przez niego prowadził życie, które w końcu przynosi chwałę Bogu. Jest też szczególny fragment w tym liście, który pokazuje miejsce i rolę tego narodu, z którego przyszedł nasz Zbawiciel. I rozdziały 9, 10 i 11 pokazują, że w Bożej historii i w Bożym planie ten naród nadal ma swoje miejsce i Bóg w końcu dokona tego, co zamierzył. Więc patrząc na pierwsze 11 rozdziałów listu do Rzymian, widzimy grzech, rozwiązanie, jakie Bóg miał problemu grzechu. Widzimy wspaniałą łaskę wyrażoną w postaci Ducha Świętego, który został zesłany na wszystkich wierzących. I widzimy też suwerenność Boga w Jego planach.
odnośnie całego świata, a szczególnie tego narodu, który wybrał. Ale to, co nas interesuje dzisiaj, to jak być takim chrześcijaninem, którego opisuje Paweł w 12 rozdziale. I do tego chciałbym was dzisiaj zachęcić po tym krótkim wstępie. I zanim to uczynimy, chciałbym wam opowiedzieć trzy historie, które zostały opisane w pewnej książce. Książka została napisana przez profesora Uniwersytetu Yale. To był profesor prawa i opisał ryzyko i motywy w podejmowaniu decyzji. Spróbujmy pomyśleć o tym. Czy czasem w naszym życiu miało miejsce coś takiego, że byliśmy gotowi podjąć jakieś ryzyko? Dlatego, że decyzja, przed którą staliśmy, była bardzo ważna. Czy byliśmy świadomi tego procesu, który zachodził w naszych umysłach, związanego z podejmowaniem tych decyzji? I chcę wam opowiedzieć o trzech osobach. Pierwszą jest 32-letni Janek. Jest inżynierem, jest bystrym człowiekiem, posiada hobby. Lubi wyszukiwać stare meble i potrafi przemierzać różne części kraju, żeby znaleźć coś na tanich aukcjach i kiedy uda mu się to kupić za bardzo niewielkie pieniądze, remontuje to, a później sprzedaje z zyskiem. Nawet w Polsce razem z Remkiem mamy takiego kolegę, który też jest takim pasjonatem, ale to nie o nim. Posłuchajcie. Janek znalazł dom, który był wybudowany jeszcze przed wojną secesyjną. A więc wiecie, że jest to historia z innego kontynentu. I kiedy znalazł się w tym domu, zobaczył, że w piwnicy jest zakurzone stare biurko. Gdy zaczął je obracać i przesuwać, natknął się na zaślepione drzwiczki, a kiedy je otworzył, zobaczył coś, co przypominało skórzaną sakwę. Kiedy rozwiązał zbutwiały sznurek, jego oczom ukazały się 24 złote monety wybite w czasie wojny secesyjnej. Prawdopodobnie przez armię konfederatów. Nie tylko był podekscytowany swoim znaleziskiem, ale był też świadom tego, że w jego rękach znajduje się skarb wart miliony. Miał świadomość, że cały dom został wystawiony na licytację i nie można było po prostu przyjść i kupić tylko tego biurka, które znalazł. I zauważył też, że inni ludzie interesowali się tym domem. A jako młody człowiek miał tylko do dyspozycji 10 tysięcy dolarów za dom, który był wystawiony za kwotę 95 tysięcy. Co Jan zrobi? Jaką podejmie decyzję? Czy znajdzie kogoś, kto pożyczy mu te pieniądze? Wrócimy za chwilę do tej historii. Inną osobą opisaną w tej książce jest Lucja. Ona jest nauczycielką i podczas wakacji po Europie odwiedza różne wystawy i muzea. Posiada nawet małą kolekcję prac, które nabyła
za swoje zarobione pieniądze i w małej wiosce w południowej Francji usłyszała o pewnej aukcji. I przybyła na tą aukcję, kiedy zobaczyła tam jeden z obrazów wystawionych na sprzedaż, bez żadnych wątpliwości przekonała się, że jest to jeden z obrazów Picasso. Oczywiście na tej aukcji był uznawany za kopię, bo podpis na obrazie znacznie różnił się od tego, którymi później podpisywał swoje obrazy. Ale podczas studiów dowiedziała się, że Picasso właśnie na początku swojej twórczości w nieco inny sposób podpisywał swoje dzieła. Jedna myśl przeszyła umysł Łucji. Muszę za wszelką cenę zdobyć ten bezcenny obraz. Ale został on wystawiony za sumę 25 tysięcy euro. Jak zdobyć te pieniądze? Co muszę zrobić, żeby kupić ten obraz? Pomyślała, że sprzeda swój samochód, który dopiero w połowie został spłacony, weźmie pożyczkę, może porozmawia z rodzicami, którzy są zasobni. Jak myślicie, czy Łucja będzie gotowa podjąć to ryzyko? I teraz pomyślmy przez chwilę o sobie. Co by było, gdyby ryzyko było wpisane w każdą decyzję, którą musimy podjąć? Co motywowałoby ciebie do pełnego oddania? Jak myślicie, jakie motywacje towarzyszyły Łucji? Jakie motywacje towarzyszyły Janowi? Na chwilę zatrzymajmy się i popatrzmy do Ewangelii Mateusza. Zapewne dobrze znacie ten fragment. W 13 rozdziale, w 44 wersecie czytamy: Królestwo niebios podobne jest do skarbu ukrytego w roli, który człowiek znalazł i ukrył i z radości idzie, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje tę rolę. Dalej, Królestwo niebios podobne jest do człowieka żeglującego po morzach w poszukiwaniu drogocennych pereł. Gdy zaś znalazł jedną drogocenną perłę, odszedł, wyprzedał wszystko, co miał i nabył ją. Opowiedziałem wam o Janku i o Łucji. Widzimy podobieństwo do tej historii, którą opowiedział Pan Jezus. Znalazł skarb, ukrył go, wypełniony radością, sprzedał wszystko, co posiada, aby zdobyć ten skarb. Mamy tutaj obraz poświęcenia, aby być właścicielem czegoś, co stanowi bezcenną wartość. Do momentu, kiedy to zostanie kupione, jest to własność kogoś innego. Jaka lekcja, drodzy, dla nas? Bóg uczy nas przez swoje słowo, że całkowite oddanie w naszym życiu jest kanałem, przez który popłynie Boże błogosławieństwo dla Jego dzieci. I Słowo Boże zachęca nas do tego, żebyśmy byli oddani. Tak jak patrzyliśmy na Jozłego. Jego życie charakteryzowało pełne oddanie Bogu.
On towarzyszył Mojżeszowi przez 40 lat. Kiedy wysyłał go Bóg, żeby walczył z różnymi narodami, które stały na przeszkodzie podczas ich wędrówki na pustyni, Jozue był w pełni oddany. Kiedy zasiedlili Kanaan, Jozue mówi: ja i mój dom będziemy służyć Panu. My często modlimy się o to, żeby nasze dzieci poznały Pana, ale Bożym pragnieniem jest takie oddanie, że nie tylko nasze dzieci, ale dzieci ich dzieci nie tylko będą znały Pana, ale będą Mu służyły. I możemy popatrzeć dzisiaj na świat, w którym żyjemy. Wystarczyło 30 lat, a wartości, które były drogocenne dla Twoich dziadków i rodziców, nie mają dzisiaj znaczenia dla młodzieży czy studentów, których znamy. Co musi się wydarzyć, żeby nastąpiła radykalna zmiana? Właśnie apostoł Paweł odpowiada nam na to pytanie w liście do Rzymian. Wzywam tedy, bracia, was przez miłosierdzie Boże, abyście oddali ciała swoje na ofiarę. Wezwanie do największego oddania. I to nie jest wezwanie do jakichś komandosów, jakbyśmy nazwali tych ludzi z kart Biblii, ale dla każdego chrześcijanina. Bo nie myślimy o tym, że coś możemy stracić, ale myślimy o tym, że coś możemy zyskać. Drodzy, największe dobro, jakie możemy pozostawić po sobie, będzie wtedy, gdy ktoś będzie chciał podziękować nam, kiedy nas już tutaj nie będzie. Za oddanie. Podam przykład. Osoby, którą dobrze znacie, Krystian. Pamiętam, jak byłem w seminarium, to był ciężki okres, bo 81 rok, stan wojenny. I przez stan wojenny, jego oddanie, żeby przyjeżdżać do Warszawy i uczyć nas. I też słyszeliśmy, że był zaangażowany w wiele różnych aktywności w Kościele. Możemy pomyśleć o oddaniu w rodzinie, w Kościele, ale dzisiaj patrzymy, jak to oddanie w Słowie Bożym, jak wpłynęło na życie chrześcijan, których Paweł jeszcze nie odwiedził. Dlatego pisze do nich list. Do nieznajomych. I ktoś może pomyśleć, to tak jak dzisiaj. Przyjechał z innego miasta, nie znamy się jeszcze. Ale popatrzcie, te największe pragnienia, jakie Bóg ma dla nas, to żebyśmy byli oddani Bogu. A więc, tak jak na samym początku powiedziałem, potrzebujemy mieć właściwe odniesienie do Boga. I to jedyne odniesienie akceptowalne przez Boga to jest nasze pełne oddanie. Nie 30%, nie 55%, tylko 100% oddanie. Czasem możemy obawiać się, że to oddanie może nas doprowadzić do czegoś, co nie chcielibyśmy robić. Może ktoś myśli, że będzie musiał wyjechać jako misjonarz do Tadżykistanu, albo do Chin, albo gdzieś indziej. Wiecie, jak skończyła się historia z Jankiem? Janek sprzedał wszystko, co miał, zadłużył się i kupił dom, który był do wyburzenia. A później na aukcji sprzedał drogocenne monety i stał się milionerem. Jaka lekcja? Ktoś powie, co motywowało go? Pełne oddanie. Łucja
po kupieniu tego obrazu na innej aukcji sprzedała go za 10 milionów euro. To obraz pełnego oddania. Spróbujmy pomyśleć, jaka będzie definicja zatem. Czym jest pełne oddanie? To pozwolenie na to, żeby nasze motywy, priorytety, nasze cele służyły do wykonania tego najważniejszego dla nas zadania. Może to oznaczać na przykład naśladowanie Chrystusa, bo On jest najbardziej godzien tego, żebyśmy byli Jego naśladowcami. Z tego powodu, co uczynił dla nas. On okazał pełne oddanie Ojcu i oczekuje od nas takiego samego oddania. Jak możemy tego doświadczyć? Mamy w liście do Rzymian w 12 rozdziale wezwanie do tego, żeby w pełni oddać siebie Bogu, tak? Słowo Boże mówi: wzywam was, bracia. I tam jest powiedziane jako wyraz waszej rozumnej służby Bogu, abyście złożyli swoje ciała na ofiarę. Czy pozwalamy na to, żeby Pan Jezus był jedynie naszym Zbawicielem? Czy uznajemy Go Panem całego naszego życia? A to oznacza wszystkich naszych zasobów, zdolności, talentów, darów, wszystko dla Niego i dla Jego chwały. I drodzy, patrzę na zegarek i wiem, że niektórzy już by chcieli coś przekąsić, a tutaj dopiero rozgrzewka. I nie wiem, naprawdę nie wiem, co wybrać, ale chciałbym, drodzy, wam tylko zasugerować, żebyśmy popatrzyli do całego 12 rozdziału i pomyśleli o tych pięciu rzeczach, które tutaj Paweł pokazuje jako wzorzec dla Kościoła, który może powiedzieć: jesteśmy Kościołem według Rzymian 12. To pełne oddanie Bogu. To jest pierwsza rzecz. Pełne oddanie Bogu. Nie idziemy tylko w 50% za Bogiem. To jest pełne oddanie dla Boga. Ale też jest wyzwanie, które stoi przed nami, bo świat, w którym żyjemy, ciągle nam oferuje różne rzeczy. I dlatego Paweł napisał do tych chrześcijan, którzy wtedy żyli w centrum świata. Niedawno byłem w Rzymie. Kolega zabrał mnie i pokazał piękne, starożytne budowle, świątynie, które później zostały wzniesione, niektóre na miejscu tych starożytnych budowli. Przepiękne miasto. Ale kiedy Paweł pisał do Rzymian, to Rzym wtedy był stolicą świata. I on pisze, że oni mają być oddzieleni od świata. To jest druga rzecz, która jest wyzwaniem, które stoi przed nami. Oddani Bogu i oddzieleni od świata. Ale trzecia rzecz, i to widzicie, tylko w skrócie mówię, to sposób myślenia, który bierzemy od Boga. Jakie to jest myślenie? Jednym słowem można powiedzieć: trzeźwe. Ani za wysoko nie myślę o sobie, ani za nisko. Mam myśleć o sobie stosownie do wiary, trzeźwo. I kolejna rzecz. Mamy tyle wspaniałych opisów tutaj w 12 rozdziale. Tyle darów. Bóg łaskawie obdarował każdego z nas. I tak jak tutaj dzisiaj jesteście zebrani, każdy z nas w niezwykły i unikalny sposób może służyć innym. Ja mogłem doświadczyć tego teraz, będąc przez ten weekend, bo wiem, w jaki sposób waszego pastora Remka Bóg obdarował. I niewątpliwie nie są to moje obdarowania.
ale on chętnie służył tym, jak Bóg go wyposażył. I ja przyjechałem, dzięki Remek odniosłem korzyść. Więc, drodzy, pomyślcie o tym. Oddani Bogu, oddzieleni od świata, trzeźwo myślący o sobie i służący w miłości sobie nawzajem, tak jak zostaliśmy obdarowani. I to, co jest chyba największym wyzwaniem, to może popatrzymy do ostatnich wersetów tego rozdziału. Jest to tylko myśl, drodzy. Od 17 wersetu jest opisany sposób reakcji na zło. A przecież żyjemy w świecie, w którym zło otacza nas. I apostoł Paweł napisał: nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się o to, co dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi, umiłowani. Nie mścijcie się sami, ale dajcie miejsce gniewowi Bożemu, gdyż napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, napój go, bo to czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Co to za opis tutaj? To jest opis nadprzyrodzonej reakcji. Muszę to wyznać wam. Ja sam z siebie nie jestem w stanie tak zareagować. No chyba, że Chrystus kontroluje moje życie. Bo zawsze jesteśmy gotowi przeciwstawić się złu. A czasem nawet odpowiadamy złem na zło. A Paweł pisze tutaj: nie daj się zwyciężyć złu. I powiem wam, że przez większość czasu, jak czytam Biblię, ten fragment był trudny dla mnie. Bo za bardzo nie rozumiałem tego, o co chodzi z tymi rozżarzonymi węglami na głowę wrogów. I mój przyjaciel kiedyś przyszedł mi z pomocą, opisując pewną historię. Mówi, że odwiedzał jeden z krajów, gdzie prowadził seminarium i był w pewnej wiosce, gdzie zobaczył pewną praktykę. W pewnym momencie jakiś człowiek zagarnął żar z ogniska. Ten żar został wsypany do metalowej miski. Następnie ta miska została owinięta jakimiś płótnami i przytwierdzona do jego głowy. I on tak szedł przez wioskę i mówi: wypalam teraz mój zły sposób myślenia o was. I oczywiście nie był poparzony. Wiecie, to wszystko było zabezpieczone. Ale był to pewien znak dla ludzi, przeciwko którym coś złego zrobił. Mówi: wypalam mój zły sposób myślenia, żebyście mi przebaczyli. Ciekawe. Czasem my byśmy chcieli wziąć trochę tego żaru z kominka i sypnąć tak. Czy znamy takie przykłady? Pamiętacie, jak Pana Jezusa nie wpuścili do jednej krainy i od razu dwaj Jego uczniowie mówią: Panie, czy chcesz, żebyśmy spuścili ogień z nieba, jak Eliasz to zrobił? Nawet mieli cytat z Biblii, który potwierdzał ich chęć działania. I co Jezus powiedział? Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Więc jaka, drodzy, lekcja dla nas? Mamy być oddani Bogu, oddzieleni od świata, trzeźwo myślący o sobie, służący sobie w miłości i odpowiadający na zło w taki sposób, że świat tego nie będzie rozumieć, dopóki nie powie: my chcemy tego Jezusa, który w was czyni to możliwym. I niech to będzie twoje pragnienie dzisiaj. Amen. Powstańmy do modlitwy.